Siemano, witam serdecznie na kolejne materiale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj startuję znowu przed moim domem. Za każdym razem startuję przed moim domem. Dlaczego? Bo mój dom jest piękny. Dzień dobry, witam serdecznie. Na samym początku poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ jeżeli subskrybujesz ten kanał, to wiesz o każdym filmie, który pojawia się na tym kanale, a pojawiają się codziennie o godzinie 19:19. Oczywiście pod warunkiem, że poza kliknięciem subskrypcji również klikniesz w dzwona. Więc przydzwoń w dzwona, zostaw łapkę w górę i będzie fajnie. Dobra, dodatkowo zapraszam was na kanał vlogowy, ponieważ tam codziennie się coś dzieje, więc zachęcam was, żebyście tam wbili i oczywiście na kanał Szczypson Plus również możecie wbić, ponieważ tam zacząłem również sobie tam wrzucać takie szorciki, więc możecie zobaczyć, co tam jest. A że shorty widzę, że lubicie, no to można ich robić więcej. Dobra, w każdym razie, co dzisiaj w odcinku? Dzisiaj mam zamiar pójść do SpongeBoba, pogadać z nim, spotkać się, bo w sumie nie widziałem się z nim już chyba... Kurczę, nawet nie wiem ile. Z 3-4 dni jakoś... Tak? Czy nie? Już mi się rachuba myli. W każdym razie nie widziałem się z nim jakiś czas. Trzeba zobaczyć, czy wszystko u niego w porządku. No bo on ostatnio taki dziwny był, taki wiecie, lekko opętany, tak samo Patryk. Ale może im się już poprawiło, może już się czują lepiej. Więc zobaczymy, czy już dzisiaj czują się lepiej po prostu, tak sprawdzimy to po prostu. No i przede wszystkim też chciałbym się go podpytać o ten zamek, który tam buduje, jak mu idą prace w ogóle. No i przede wszystkim też o tą bazę z tyłu, po co ona jest i o co chodzi, wiecie, takie mam trochę pytań do niego, więc się podpytałem. Dobra, czego ja biegnę na nogach, jak ja mogę sobie podlecieć? Lecimy do niego, dobra. Uwaga, dwie fajerwerki starczą. Zamek jest dalej na tym samym etapie co był, czyli on się tam nic nie zmieniło. Okej, jest git, dobra, czekajcie. Lecimy tutaj, lecimy do SpongeBob. O, jest SpongeBob, dobra. Dzwon, dzień dobry. O, biegnie. Dzwoni. Siema SpongeBob, co tam u ciebie? Witaj, dwuszablozębny. Jak u ciebie? Dobrze, w porządku? Jaki zadowolony. Przepraszam, że ja tak cię późnym wieczorem, że tak powiem, nachodzę, ale tak jakoś wyszło. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, czekaj, to chodźmy jeszcze po Patryka. Bo... Patryka nie ma. Jak nie ma? Gdzie on jest? Zamknęli go. Gdzie? W więzieniu go zamknęli, normalnie była... Kto go zamknął? Kto tam pił. Nie wiem, chyba Palion czy ktoś tam, nie wiem, nie słyszałem. Co ty gadasz? Ej, to ja nie wiedziałem. A wiesz, gdzie jest to więzienie? Wiem, a chcesz? No, ja bym chciał zobaczyć, gdzie on jest, no. A to czekaj, chodź. Masz litrę? Masz. A masz fajerwerę? Mam. Kurde, to chodź. Ja tam się cykę, dobra, Ty, a czekaj, ja zanim jeszcze polecimy tam, to mam jedno pytanie, chodź tutaj. O, ale fajny zamek. No, fajny zamek, ty. Przecież ty go budujesz. Ja go buduję? No, a kto? Ja? Dobra, tam SpongeBob, nie cuduj, a tam z tyłu co to jest? Tam takie. No dobra, to ja chcesz mi mówić, że Patryk to buduje, tak? W więzieniu. No. Dobra. No spytamy się Patryka. No może faktycznie, może Patryk to buduje. Dobra, chodź. Gdzie my lecimy? Bo tak tu się zbierałeś, a ja nie wiem. A do tamtego. Nie, on w tym więzieniu jest? A. Co ty gadasz, że w tym więzieniu? Że tam nic nie ma, dosłownie tam nic nie ma. Ale to jest więzienie. Yeti zbudował to więzienie. Ale bali, tam siedzi Patryk, chodź. Co ty gadasz, że go tu zamknęli, ale ja... O kurczę. Dobra, ale możemy tak się wbić? To jest na pewno bezpieczne? Ale ciii, dobra. Dobra, no to wchodzimy. Sala spotkań, możemy się spotkać. Dobra, ale... no dobra. Ja tam nie wiem, czy chcę iść, ale... Muszę iść z tobą! No nie wiem, no ty go znasz, to jest twój kumpel, nie? Dobra, no. Tak? Chodźmy. Czy się boisz? Dobra, gdzie idziemy? Cykam się. No nie bez powodu go to zamknęli. Aha, tam. To się trochę cykam. W której on jest? Tej... Wow, kurde, się wystraszyłem. Się wystraszyłem. Palłem ci i mi uderzyło. No bo ja mam ciernię na kasku. Dobra, ściągnę sobie ten. Zawodzę tylko elektrę. Dobra, gdzie jest Patryk? Widzę. O kurde, jest tam faktycznie. A czemu on siedzi? Nie wiem, no. Słyszałem tylko gleba, idziesz do kicia i... Co? No i poszedł. Ale dobra, ale co on z tego zrobił? Wy ostatnio jesteście oboje tacy jakiś odklejeni, ale no... No dobra. Podobno się zamienia w jakiegoś złego potwora. Co ty gadasz? Nie wiem. Patrz, stoi plecami. I co jest grane? Siedzi świr. Halo, Patryk. Halo. Karemes. Sridzia warda na SpongeBob. Co jest? Co tu się stało? Co... Co tu się stało? O nie. Zostaw go. SpongeBob, obudź się. SpongeBob, obudź się. Co mu się stało? Co? Nie, dobra, schodź na dół. Zostaw go. Spuszczam to na dół. Dobra, SpongeBob. Jeszcze niżej. O nie, oni się jakoś połączyli. SpongeBob, tu, zamurować. SpongeBob, halo. Jest! SpongeBob! Wszystko z tobą git? Co git? No, no jest, czemu my jesteśmy na dole? Stary, nie miałem... Nie, idziemy stąd, chodź! Nie będziemy tu dłużej przebywać! Co, ty się śmiejesz? No bo... Jestem u góry, nagle na dole i ty mi mówisz... Zjedz se kraboburgera, bo... Bo to, co tu się wydarzyło, ja się tak przestraszyłem. Masz moje burgery. Kupiłem. Aha, ktoś za mnie sprzedaje. Nie, ale SpongeBob, no ty nie wiesz, co się stało właśnie? No ale co się miało stać, jak się nic nie stało? W sumie stary, ty miałeś czerwone oczy przed chwilą, ty się jak... On się z tobą jakoś łączył. Takie ładne, niebieściutkie. Czerwone były przed chwilą. A, czerwone, to ty jesteś czerwony. Jak czerwone, jak no. Ja jestem niebieski. Znaczy niebieski. Nie! No. Dobra, ty nic nie pamiętasz, naprawdę? O nie, SpongeBob, oj nie, chodź, SpongeBob, nie, no, bo ja myślałem cię, stary, mówiłem do ciebie, bo ty się jakiś przemieniłeś się, stary, w coś dziwnego. Ja do ciebie mówię, a ty nic, nie reagowałeś totalnie. Nie, tak nie może być, to się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Dobra, słuchaj, nie robię sobie jaj, nie idź do Patryka ani raz, rozumiesz? A jeżeli już tam idziesz, to z kimś i za każdym razem jak z kimś idziesz, to informuj go, żeby był gotowy skopać pod tobą coś, bo wy się jakoś łączycie dziwnie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, to jest przerażające, to ja się tak wystraszyłem, że nie wiem, dobra, do siebie, do domu wracaj. Naprawdę? No tak, no, stary, ja nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle. Ja starek mi serce bije, nie? Się tak obsrałem się i ty jeszcze nic nie pamiętasz. Chodź, idziemy do ciebie do restauracji. Musisz... Co? Dlaczego tu są te dynie? Nie wiem. Ej, kto tu mnie troluje? Tego, dlaczego? No to właśnie, albo ty to rozkładasz, albo Patryk to rozkłada, któryś z was. Bo on na tą jakąś kontrolę przyjmuje, masz... O, co ty gadasz, że włamanie było? Dobra, było co jak włamanie. Co, ale to nie ja, jakby co, nie? I nie ma... Aha, to tu się robi te kraboburgery, ty. A zrobiłbyś mi kraboburgera. Chcesz takiego świeżego? No, świeżego, bo te tu już tak mi troszkę stoją w tym ekwipunku. No, i tak ten... Pa, jak szybko, ale zbliżył się do pieca, już mi się kraboburger robi. Jak ty to robisz? Jest ten, dobra? Aha, czyli smażysz mięso na razie, no dobra. No to stanę tu normalnie jak klient prawdziwy. Ale... Co jest? Co jest grane? Co on tu robi? Nie. SpongeBob, chodź tu. SpongeBob, nie. Idź stąd. Co on ci robi? Nie, SpongeBob! Nie. Dobra, zamurowałem to. Co on tu robi? Dlaczego on tu przyszedł? SpongeBob. Pobudka. Obudź się, masz tu kraboburgera, masz tutaj jedz kraboburgera, obudź się, proszę, SpongeBob, nie, co ty robisz, SpongeBob, chodź tu, gdzie idziesz, SpongeBob, co on robi, SpongeBob, proszę się zatrzymać, proszę nie iść tam dalej, SpongeBob, zatrzymaj się, tu, patrz mi się w oczy, proszę, nie rób, co ty robisz, gdzie ten Patryk jest, dlaczego on przyjmuje nad nim kontrolę, SpongeBob, stój, dobra, czekajcie, ja muszę zrobić na maksy, tu, fajnie sobie do środka, o, jest idealnie, nie, on nie wyskoczył, dobra, tu, nie, rozkręcił! SpongeBob! Co ty robisz? Zatrzym się. Ja nie wiem, jak ja mam się tu zatrzymać. Gdzie on idzie? Co to? Dlaczego on... Gdzie jest ten Patryk? Trzeba przerwać ich jakoś. Nie wiem, gdzie jest Patryk. Znikł mi totalnie. Dobra. Słyszę jak lata. Nie. Dobra, zestrzeliwuję go. Zestrzeliwuję cię. Nie, no SpongeBoba zabiłem! Co tu się wydarzyło? SpongeBob! Gdzie on jest? On się zrespił przy łóżku, na pewno. Zaraz wybiegnie z domu, będzie... Zaczekajcie, ja muszę lecieć do niego do domu. SpongeBob, dobra, on tam pewnie... Nie wiem, niech śpi w łóżku, proszę, niech śpi w łóżku. Błagam, gdzie jesteś? Tu, SpongeBob. Halo. No nie, no, gdzie on jest? Ja go zgubiłem już. To jest koniec, to jest koniec. To jest koniec, to już... Ja nie wiem co się wydarzyło, nie wiem gdzie jest SpongeBob totalnie, halo! Zgubiłem go, czekajcie, może przyjdzie po swoje itemy. Albo nie przyjdzie? Nie wiem gdzie on jest. Dobra widzowie, ja lecę do tego więzienia, wydaje mi się, że może on tam będzie, nie wiem, to jest jedyne co mi przychodzi do głowy, żeby był w tym więzieniu, proszę, żeby go tam nie było. Ale jeżeli on tam będzie obok tej celi, to jest... Jest, stoi! Nie, Patryk, zostaw go! SpongeBob, schodzimy tu na dół, dobra, spuściłem go tam... Przestań to robić! Ja nie wiem co ja tu, dobra, czekajcie, schodzę na dół. Jeszcze niżej, chodź tu. Dobra, tak, zalewam go wodą, masz tu burgera, znajedz się, SpongeBob, wróć, muruję to tu. Jest SpongeBob, dobra, jest, uciekamy stąd, chodź tu, chodź. No właśnie, co się to dzieje? Ja przeżywam jakiś istny zawał tu, nie, tak nie może to być, o nie, zamknąć. Dobra, tu, idziemy stąd, już w tym momencie, chodź SpongeBob, wracasz do ananasa. Chowaj, masz jakąś tajną bazę w ananasie? Nie wiem, a ty jakieś twoje może będę miał. Dobra, nie wiem, schowaj się w takim razie, chodź, do tego mojego domku na Bikini Dolnym. Gdzie jesteś? SpongeBob? Lecę. A, dobra, uff. Myślałem, że cię gdzieś wsiąkło znowu. Tu, w lewo, tu. Chodź, ja ci tutaj dam, wyląduj se tu do środka, normalnie. A, mój domek. I ja ci... Mój. Nie. Mój. Do tego domu. Dobra, ja tak. Wydaje mi się, że ja mam klucze. Wydaje mi się, że ja mam. Dobra, możesz tutaj, mieszkaj tu na razie, ukrywaj się tutaj. Ja ci tu przyniosę, masz 3 kraboburgery mi zostały, nie? Ale masz tu trochę chleba, może też się przyda i jakbyś tracił przytomność, to na wzmocnienie. Więc zostań tutaj, nie? Nie ruszaj się stąd. Nie ruszam się. Bo po prostu to się jakieś dziwne rzeczy dzieją, ja muszę innym powiedzieć co się dzieje jak ty się widzisz z Patrykiem, bo to są naprawdę dziwne cuda. Zostań tu masz, czekaj, tu masz łóżko? Nie, tam masz łóżko, tu na górze, tam. To znajdziesz, rozgość się, nie? Dobra, więc ja lecę, trzym się. Pa. Elo. Dobra widzowie, ja nie wiem co tu się dzieje, jestem w takim szoku. Dlaczego Patryk przyjmuje jakąś kontrolę nad tym SpongeBobem, jak oni się spotkają? To jest straszne, to jest... Nie jestem w stanie tego opisać, to jest mega straszne. Więc ja muszę koniecznie powiedzieć, nie wiem, Palionowi powiem, co tu się dzieje, jakie cyrki. I widzimy się na kolejnym filmie, już jutro, o godzinie 19:19. Ja... Jestem przerażony.